Pani burmistrz, gmina Lubawka przygotowuje się do dożynek. Gdzie one się odbędą? W najbliższą sobotę, 17 września, na Stadionie Miejskim w Lubawce odbędą się dożynki gminne gminy Lubawka. Zaczynamy o 14:00, msza święta w kościele parafialnym w Lubawce, następnie przemarsz i przewóz, korowód wieńców dożynkowych na Stadion Miejski w Lubawce. Tam na bocznej płycie, wzorem roku ubiegłego, będzie cała ceremonia dożynkowa, zabawy, gry i konkursy. Pani burmistrz, kto jest organizatorem dziś tych dożynek? W tym roku wspólnie organizujemy dożynki z sołectwem Niedamirów. Jakie atrakcje zobaczymy i usłyszymy? Mnóstwo konkursów, mnóstwo organizowanych będzie występów. Będą występowały nasze zespoły Zgoda i Wrzos, ale również będą zespoły z Dolnego Śląska, Jarzębina Skobierzyc i Sokolniki. Również będzie uprzymilała nam pobyt na stadionie i te ceremonie dożynkowe będzie uprzymilał zespół Trio. To jest trzech panów z takim dosyć fajnym repertuarem. Naprawdę warto posłuchać, przybyć i posłuchać. Będzie również na koniec dla innych słuchających muzykę zespół będzie przygrywał na sam koniec do tańca i do zabawy. Pani burmistrz, czy społeczność Lubawki i okolic może wziąć udział? Społeczność nasza, nasi mieszkańcy gminy Lubawka muszą wziąć udział w tym wydarzeniu. To jest podsumowanie całorocznej pracy rolników, ale to też jest dobry moment, żeby pobawić się wspólnie z rolnikami i spędzić ten czas wspólnie razem na Stadionie Miejskim w Lubawce. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Podziel wszystkich dokładnie i równo. Dokładnie. To może zanieśmy ten chleb i ten wieniec do gospodarzy, do starostów, a może nas przyjmą na dożynki. Mamy nadzieję, że nas mamy plomy, czyli co? Może być posiłka jeszcze coś. Plomy ziemko? Plomy ziemko, a co? I do gospodarza, proszę. Może dalej z przodu. Przynieśmy. Zaśpiewajmy. Plomy ziemko. Mamy co nieść. Jak będzie 4.